Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i dzisiaj, można powiedzieć, taka podróż w czasie, podróż sentymentalna do lat 90. w Polsce i spojrzenie na modę tamtych lat. No właśnie, jest ta podróż niby sentymentalna, ale z drugiej strony lata 90. znowu wróciły trochę do, do mody. Ja właśnie cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo z jednej strony wspominam, a z drugiej strony trochę możemy mówić o, o czasach teraźniejszych, bo bardzo lata 90. są teraz inspiracją dla mody mody. Lata szalenie ciekawe. W Polsce tym bardziej, bo pierwszy... Tak, po 89 roku ten rozkwit no wszystkich prywatnych firm, no właśnie, no także właśnie, modowych. No właśnie. Tak, tak. Taka trochę wolność w projektowaniu, w tworzeniu, w możliwości w ogóle produkowania ubrań, prawda? Bo Wtedy jeszcze moda polska istniała. Istniała zdecydowanie. Największy mój żal, że ona nie istnieje do dzisiaj, tak. prawda? Bo uważam, że być może niektóre marki po prostu musiały zniknąć z rynku, ale to, że zniknęła z tego rynku moda polska, nie mogę sobie trochę wybaczyć tego, jako ktoś Ktoś, kto lubi modę, której elegancki który... sklep przy ulicy tak, Sienkiewicza. Sienkiewicza w Kielcach, ja pamiętam że mm. jak tam chodziłem z moją mamą. Znaczy, kto nie pamięta z tamtych czasów, mody polskie trzeba innym światem tam. Tak. Po prostu, kompletnie innym. W tej szarzyźnie tam jednak coś było. To był zawsze sklep luksusowy, prawda? To był zawsze sklep inny, ale, ale to było trochę tego innego świata. I, i niestety te lata 90. trochę, no mówiąc kolokwialnie, wykończyły modę polską, a jednocześnie dały szansę innym firmom z wielu względów, bo tak, z jednej strony mieliśmy lata 90. bazarową modę. Mieliśmy tę słynną, tak zwaną Turcję, te jeansy, tak. ten kresz, te dekatyzowane spodnie, bo to była taka moda. To nie była taka trochę moda, lata 90. w Stanach Zjednoczonych, prawda? Myśmy się trochę tak. czym innym wtedy te wycieczki, z te wycieczki z Turcji, z Syrii, prawda? Pełne no, tych toreb. Pełne tych toreb, oczywiście, to tak było, prawda? Tak. tak naprawdę wydawało nam się, że mamy wolność, a myśmy się wtedy troszeczkę z jednych mundurków, może trochę szarych i bardziej smutnych, natychmiast przeflancowali do drugich mundurków, bo albo wszyscy nosili te same dekatyzowane spodnie, albo te same spodnie z albo spodnie, jeansy piramidy, prawda, które wtedy też były modne mm. i wszyscy chodzili też trochę tak samo ubrani, ale jednocześnie w poczuciu takiej światowości, prawda, więc, mm. więc myślę, że dzisiaj jakbyśmy patrzyli na te ulice, nawet na ulicę Sienkiewicza w Kielcach, to byśmy się trochę uśmiechnęli, trochę z sentymentem, jak byliśmy wtedy ubrani. Ja pamiętam, jak chyba kiedyś Ewa Kasprzyk opowiadała, że miała w latach 90. taką sesję zrobioną, to też był pierwszy wysyp prywatnych gazet takich w Polsce kolorowych czasopism, prawda, pojawił się Twój styl, pojawiło się wiele takich kolorowych sukces, prawda, które pokazywały po raz pierwszy na okładkach celebrytki tak. no wreszcie jakoś ubrane, prawda i Ewa Kastrzyk mówi, że kiedyś miała taką właśnie okładkę w latach 90., gdzie trochę była przebrana za John Collins z dynastii czyli właściwie z kolei co wniesie się do lat 80. bo dynastia w Stanach ta lata 80. ale on mówi, że jak dzisiaj patrzę na tę okładkę to po prostu ma takie poczucie wstydu, a wtedy się wydawało, że tak światowo strasznie na tej okładce wygląda więc były to lata dziwne, były trochę ta śmieszne z dzisiejszego punktu widzenia, ale dla mody, polskiej mody, polskich młodzieżowych, były szalenie ciekawe, bo nam się wtedy utworzyło wiele ciekawych firm. Smutne jest trochę to, że tak myślę, że jak tak zaczęmy analizować, to chyba żadna z tych firm nie przetrwała. No właśnie. Bo mieliśmy na przykład mieliśmy państwowe firmy, chociażby nie wiem, tak jak wistula, czy Pruchnik, czy bytom, które szyły modę męską, garnitury, no była płaszcze. Limena. Była Telimena z damskich, prawda, była warmia. I one widać było wtedy, że one zaczęły gwałtownie nie nadążać za tym, co się dzieje na ulicy, na wolnym rynku. A jednocześnie, na przykład pojawiała się, pamiętam, taka była e, polska firma szująca garnitury Sunset Suites, która nagle była szalenie popularna. Mieli pełno sklepów ten Sunset Suites wszędzie. Wszyscy chodzili w garniturach, wtedy się dawały szczytem elegancji. Młodzi biznesmeni zakładali, jeszcze ich nie stać było na Hugo Bossa, więc zakładali Sunset Suites, prawda? Bo Wistula była wtedy takim trochę synonimem obciachu poprzedniej epoki, niemodnych garniturów, prawda? A tu nagle chodził Sunset Suites, który miał te garnitury inaczej krojone, trochę bardziej kolorowe. Dziś śmiejemy trochę z kolorów tych garniturów, prawda, te morskie marynarki i takie różne. To tak było wtedy, ale wtedy wydawało się, że to po prostu, no, salony, salony, wielki świat, prawda, Sunset Suites. Firma, która została założona właśnie na przełomie lat 80 -tych, 90 -tych, w 13 roku upadła, ogłosiła bankructwo i została wykupiona, kiedy wydawało się, że właściwie nic się z nią nie zdarzy, została wykupiona ta marka przez firmę Giacomo Conti, która istnieje do dzisiaj i były takie plany, że Giacomo Conti Aktywuje tego Sunset Suite'a w jakiś sposób. Niestety zostało to wszystko trochę wstrzymane, bo mniej więcej tak trzy lata temu Giacomo Conti ogłosił, że kupił tę markę i coś będzie z tym robił, no ale przyszła pandemia, nic się nie stało. Wszystko zostało wstrzymane i póki co tego Sunset Suite'a nie widzimy, mimo że teoretycznie ktoś tę markę ma i być może jakieś plany wobec tej marki ma. Ciekawy jestem, bo być może dzisiaj, może byłby sentyment, może pokolenie, które miało wtedy 20 parę lat, dziś by chętnie te, do tej marki wróciło, bo czasem na taki w sentymentach można znowu zbudować finansowy sukces. Ale była taka marka, nie ma jej szkoda. Dziś patrzę na nią z taką trochę przymrużeniem, jak ona projektowała, ale była i warto o tym pamiętać. Ciekawą marką wtedy był Rawel. Ja pamiętam pierwszy sklep Rawela w Kielcach. To był taki znowu trochę zachód, taka, taka pierwsza polska sieciówka, która wyglądała jak te zagraniczne sieciówki. To były inne sklepy. Jakość tego była och, tragiczna, muszę powiedzieć, bo pamiętam to jakoś, prawda? Ale kupowało się chyba tam dla takiego poczucia, że się jest na takim zachodzie, bo te sklepy rzeczywiście były takie zachodnie. Natomiast pamiętam, że okrutna była jakość tego Rawela, i niestety, kiedy przyszły zagraniczne marki, wielkie koncerny mody takiej właśnie typu Fast, Wypalny z podobną jakością, tak, tak. bo to była dokładnie ta sama jakość, tylko lepszy marketing, typu HM, Krop, polskie zagraniczne, bo przecież mówię, no HM jest tylko zagraniczny, Krop już mamy, akurat to jest polska marka, ale no przyszły inne marki. Przyszli ludzie, którzy mieli inny pomysł na marketing, na, na inne funkcjonowanie, bo Rawel jednak funkcjonował głównie przy ulicach miast głównych, prawda, A tamte marki zaczęły widzieć swój model w galeriach handlowych, więc to też zapewne w jakiś sposób to była strategiczna decyzja, czy być na głównej ulicy, czy w galerii. Okazało się, niestety w galerii. No lepiej. ale też tych galerii tak nie było, Nie było, w tak, tak, tak. Ravel też jakby nie to nie to, że nie chciał, tylko po prostu, tak. wtedy gdy zaczął, to po prostu takich nie było. No ale nie przetrwał i Ravelowi przeszkodziła jedna rzecz. Ravel zrobił w pewnym momencie rzecz bardzo interesującą, może nie wszyscy pamiętali, ale mieliśmy i mamy cały czas genialnego polskiego projektanta Arkadiusa, Arkadiusz Weremczu, który w ogóle zniknął mieszka w Brazylii, nie ma go. Przez moment był właściwie najgorętszym nazwiskiem modowym w Londynie. Ubierali się u niego wszyscy najbardziej znani, robił świetne kolekcje. Człowiek, który skończył St. Martin College, ten słynny college londyński, który wypuszcza najlepszych projektantów. I Arcadius wtedy, właśnie z Ravelem, Ravel zaproponował Arcadiusowi stworzenie kolekcji takiej dostępnej. No bo Arcadius, owszem, można było wtedy kupić w latach 90. jeans Arcadiusa, ale kosztowały no równo wartość 200 euro. To był majątek po prostu wtedy. I Ravel wymyślił sobie, że stworzy to, co później robił nie wiem, Lagerfeld z H&M na przykład, prawda? Że będzie kolaboracja wybitnego, znakomitego polskiego, drogiego projektanta właśnie z tym tanim Rawelem, czy zrobi się tanią w miarę dostępną kolekcję z logotypami oznakowaną i z projektami Arkadiusa. Pamiętam, że z wypiekami na twarzy czekałem wtedy na tę pierwszą kolekcję. Co to będzie? Wszyscy czekali, bo na no Arkadius był bardzo gorący mes. Ja sam pamiętam, że chciałem sobie te strasznie kupić jeans Arkadiusa, Były do kupienia w Warszawie, w jednej z galerii. Jak zobaczyłem cenę, niestety wtedy nie było mnie na nie stać i nagle Ravel ogłasza, że będzie kolaboracją. Więc dobrze, te kupię, te będą tańsze. Trodze się zawiodłem, jak zobaczyłem co, co wyszło na rynek, bo to wyszły właściwie takie t-shirty z twarzą Marka Diusa skopiowane trochę kiedyś właśnie z twarzy Lagerfelda z jego kucyka, tak jakby odbijane pieczątki po prostu i to było bardzo pospolite, bardzo zwyczajne i jeszcze fatalnej jakości. I niestety... Arkadiusz się spauperyzował. Arkadiusz się spauperyzował, niestety. Co więcej, później tam była jakaś taka bardzo niesympatyczna historia, że ten Ravel ponoć. Temu Arkadiusowi nie zapłacił. Arkadius prawie, że popadł w ruinę z tego powodu. No tam doszło do jakichś skandali finansowych. Arkadius właściwie z powodu Rawela uciekał z Polski, wyjeżdżał do Brazylii. Zaszkodziło to Rawelowi, Arkadiusowi, w 13 I roku. Klientom. Nie, klientom. I niestety w 13 roku, już 10 lat temu, pożegnaliśmy Rawela i go już nie ma. A tworzył jednak historię polskiej mody. I kolejną taką ciekawą firmą, która też tworzyła historię polskiej mody, była firma jeansowa, denimowa Americanos. Jeszcze niedawno widzieliśmy tego Americanosa wszędzie. Niektórzy mówią, że to jest taka typowa amerykańska firma. Nie, nie, nie. To jest polska firma, Americanos, która oczywiście szyła jeansy, która i tu ciekawostka, ta nazwa została wymyślona ze słynnej piosenki Holly Johnsona, który śpiewa Americanos, Blue Jeans and Chinos, prawda, w refrenie i stąd właściciel, założyciel Andrzej Pacanowski, który zakłada Americanosa, powiedział, że stąd wziął tę nazwę po prostu na te firmy, ale on, on miał świetne pomysły promocyjne, bo sama ta nazwa Amerikanos była taka tak, amerykańska, oczywiście. prawda, taka trochę amerykańsko-meksykańska, nawet tak z pogranicza ich Reklamy kolory użyte yy, nawet w logotypach i w, yy, w różnych formatach reklamowych zawsze były takie, jakby to było takie trochę przepalone, amerykańskie słońce, gdzieś już z Teksasu, a gdzieś z Meksyku tam naprawdę wszystko grało, i, i hasło reklamowe, wyzwanie, to ubranie, pamiętam do dzisiaj, więc no, naprawdę marketingowo byli świetni. Wydawałoby się, że świetlana przyszłość, a jednak no, mówiąc kolekretnie, coś nie pykło. Historia ogromnego sukcesu, bardziej patowski zaczęła od jednego małęgo sklepiku z jeansami na dworcu centralnym w Warszawie w podziemi. A później miał się salonów, prawda? No ale, no, coś coś, coś się zdarzyło złego. Mówi się o tym, analitycy twierdzą, że w pewnym momencie firma Americanos nie doceniła potęgi internetu, promocji w internecie, zaistnienia w tym internecie. Nie tyle nawet może i sprzedaży tam, ale jakby w ogóle funkcjonowania w mediach społecznościowych. I całkiem niedawno w sumie, bo w 2017 roku myślę, że już zaczęło się proces zamykania, właściwie zamknęła się ta firma. No i jak gdyby, no, nic się tutaj po prostu nie dzieje. Szkoda, bo. Pomysły były świetne, marketing, wszystko grało, ale gdzieś, nie wiem, no czasem tak bywa, po prostu, że, że coś się dzieje złego. I troszkę podobnie było z firmą Reporter. Przecież była taka, też można było kupić ubrania casualowe, takie codzienne, reportera. W Polsce tych sklepów reportera było całkiem sporo, generalnie. Reporter miał taki wtedy pomysł trochę funkcjonowania w mniejszych miejscowościach, bo też był dosyć tani i ten model się sprawdzał. Nagle mieszkańcy mniejszych miejscowości w Polsce w latach 90. mieli poczucie, że też trafił do nich zachód, bo to salony reportera są wszędzie. No Mieli fajna marka, do sieciowa, Mady, dostępna. Tak. Znaczy, że wszystkie te marki się tak nazywały, że nikt nie wiedział, że są polskie. Więc wszystkim się dawało trochę, że mają prawda, jakieś takie powiew namiast... świata. Pobiew świata. I, I reporter był kolejną taką marką w 1994 roku założoną. Niestety również w 2008 roku upadł ten reporter i był przez moment taki czas, że wydawało się, że ktoś go uratuje, bo otóż założyciel dużej też firmy, była taka firma, nawet giełdowa spółka Artman, która na początku jej marka główna, która pojawiła się nawet w Kielcach przy otwarciu galerii, to był House of Colors, później znana jako House. Krzysztof Bajowek ogłosił, że on odkupi właśnie prawa do znaku reporter i być może będzie tego reportera reaktywował. A właściciel Artmana to ważna postać, bo kiedyś właśnie założył House'a, później go sprzedał w firmie LPP z Gdańska, dziś z kolei ma wielki sklep internetowy Answercom, więc to jest, wydawało się, człowiek, który w branży modowej czegoś się nie dotknie, zamienia w zło. To. Ale niestety z reporterem nie wyszło. Do dziś niektórzy twierdzą, że trochę nie miało wyjść, że on, kupując reportera jako firmę, tak naprawdę kupił należące także tej firmy lokalizacje sklepów, bo szybko reportera z tych sklepów wycofana, a zastąpiła ją marka Medicine sprowadzona z zagranicy, która zresztą też już, już jej nie ma w Polsce, więc być może nie miałbyś być ten reporter ratowany. No w każdym razie nie ma go, też szkoda, bo ja patrzę na te marki z sentymentem, bo dzisiejsze nastolatkowie ich nie pamiętają, ale dla nas to był taki. Taki trochę powiew tego wielkiego świata i takiej polskiej wolności gospodarczej, fajnej, że, że wtedy wiele osób w Polsce uwierzyło, że mogą robić w Polsce fajną modę i im się to udało. I taką kolejną marką był no, genialny, co bym powiedzieć, producent odzieży outdoorowej, czyli Alpinus. Któż nie znał wtedy Alpinusa? Tak. Świetna marka, znakomitej, wysokiej jakości, której też dzisiaj nie mamy, bardzo droga, jak nawet na tamte czasy, bo wtedy, no, w latach 90., Polar czy kurtka ze 400 zł, to dzisiaj ciągle ludzie się, zwłaszcza młodzi, zastanawiają, czy wydać tyle, czy nie wydać. A nie w latach 90., -tych. to były kosmiczne pieniądze, ale to był top, topów. I złośliwi twierdzą, że Alpinus upadł dlatego, że robił rzeczy za dobre. Że one były tak trwałe, niezniszczalne, że jego klienci nie mieli po co tam wracać, bo jak coś kupili, to byli do końca życia. Ta prawda jest trochę smutniejsza, bo niestety po prostu założyciel, właściciel Alpinusa zginął w górach, bo był aktywnym sportowcem po prostu i po jego śmierci to się trochę zaczęło wszystko rozłazić, rozpadać. no Były jakieś tam próby reaktywacji, przejmowania tego znaku. Zabrakło niestety. Osoby niestety i... Tak, prawda? Tak, firma że... popadła w ruiny. No, niestety, on, mówię, ten jego jakiś wypadek w Karakorum spowodował, że właściwie no, nie było tego lidera i, i, i szkoda. Gdzieś tam się ciągle mówi, że, że może ktoś to jeszcze kupi, bo, bo ten znak jest kupiony przez, przez jakąś firmę, do kogoś tam należy w tej chwili. Przez moment tam był lekko zmodyfikowany, że mówiono, że to będzie teraz taka trochę nowa marka nawiązująca do nas, bo to był Alpine, chyba z tego co pamiętam, niby nawiązywało do Alpinusa, no ale gdzieś ten Alpinus tak funkcjonuje, trochę m, bardziej w świadomości ludzi. Tak pamięci niż, niż na rynku. Szkoda chciałbym, bo uważam, że w dzisiejszych czasach wtedy był bardzo drogi. Dziś myślę, że aż tak, znaczy my zarabiamy więcej po prostu, więc dziś by nie był aż tak drogi. Miałby szansę się utrzymać i nawet osiągnąć sukces za granicą, bo takie specjalistyczne marki wysokiej jakości są zawsze cenione i dla Alpinusa ja wciąż na rynku widzę szansę. No, mieliśmy też oczywiście, to od czego zacząć, mieliśmy Modę Polską, której bardzo ubolewam, że, że, że się nie udało, zwłaszcza, że Moda Polska odegrała w latach 90-tych Rolę. My jakby patrzymy na Modę Polską tylko na jako firmę, która miała swoje salony i sprzedawała ubrania. A tymczasem Moda Polska, firma, która przez całe lata epoki PRL-u była kimś ważnym dla Polaków, ale też była kimś znaczącym w Paryżu. To była jedyna polska firma, która była członkiem paryskiego syndykatu od Couture, która była zawsze zapraszana co roku na wszystkie pokazy. Czy to była Wiga Grabowska, czy to był Jerzy Antkowek, oni mieli zawsze zaproszenia do Pierre Cardena, do Teda Lapidusa, do wszystkich, którzy w wtedy w Paryżu coś znaczyli do ich Saint Laurenta, oni ich poznawali, oni ich znali, to byli znajomi Antkowiaka, Grabowskiej, więc moda polska była absolutnie tam poważana i moda polska też, o czym mało kto wie, była takim trochę, no, próbowała być pośrednikiem w sprowadzeniu do Polski dużych marek, bardzo znanych i rzeczywiście były takie rozważania, chociażby firma Pierre Balmain, której wtedy dyrektorem kreatywnym był Oscar de la Renta, zaprosiła Przedstawicieli mody polskiej do Paryża na negocjacje, w czasie których Moda Polska miała wynająć swój sklep na ówczesnej ulicy Rudkowskiego, obecnej, tak, słynna Słynny, tak, słynny, słynny butik, salon. Słynny tak. salon, tak. I Pierre Balmain rozważał wtedy, opadła żelazna kurtyna, że pierwszą zagraniczną lokalizacją, zagranicznym salonem w Europie Wschodniej będzie właśnie Warszawa. I to ten sklep miał być wynajęty dla marki Pierre Balmain. Jerzy Antkowia, który brał udział w tych negocjacjach, opowiada, że z jakimś tam dyrektorem, prawda, się spotykał w Paryżu. Dyrektor był generalnie jeszcze arystokratą, który uciekł z Rosji, jego rodzina uciekła z Rosji, biała arystokracja. No i że, że tam trwały tak mniej więcej półtora tygodnia te negocjacje. Mówi, że były zresztą nawet trochę dziwne, bo ten dyrektor w ogóle był tak, nie wiem, on nie wiedział, czy on był zainteresowany wynajmem tego salonu, czy nie, bo on co chwila ich zabierał do jakichś tam różnych knajp paryskich, bardzo drogich. Mówi, a raz powiedział, że chodźcie, teraz pokażę wam fajne miejsce w Paryżu, bo ja tam wystąpię. No co oni poszli, okazało się, że on tam zabrawi do Ceren. Kwi, gdzie śpiewał w chórze, więc ten Antkowiak wspominał kiedyś, że on tak właściwie to nie wie, po co, to, czy oni chcą wynająć ten salon, czy oni nie chcą, ale ponoć chcieli. Oni przyjechali nawet do tego salonu Mody Polskiej i co ciekawe, dla nas Moda Polska była wtedy zawsze bardzo drogim sklepem. Jerzy Antkowiak stwierdził, że kiedy oni przyjechali zobaczyć ten salon Mody Polskiej, zobaczyć ceny w Modzie Polskiej, to się przerazili, że, że tak tanio, że tak tanio. I że jeśli to już dla Polaków jest drogo, a ich ubrania będą pięcio, sześciokrotnie droższe, to chyba nie ma co ryzykować. I niestety nic z tego nie wyszło, i oni otworzyli ten pierwszy sklep w Astanie. Więc pojechali bardziej na wschód do krajów roponośnych, a nie do Warszawy. I do ciebie tego Piera Balmana nie mamy. Ale Moda Polska, no, jeśli dochodzi do takich negocjacji, brała w nich udział. Co więcej, jeżządkowo, jak i Moda Polska pomagała także, i to jest też ciekawostka, o czym być może nikt nawet dzisiaj nie wie, że otóż w latach 90. w hotelu dzisiejszym są. Czyli dawna Wiktoria w Warszawie, słynnym, luksusowym hotelu. Tak. Pierwszym chyba takim tak, luksusowym. Odbył się w Polsce pokaz Vivian Westwood. Obawiam się, że w latach 90. mało komu w Polsce coś to nazwisko mówiło i chyba przypuszczam, że nikt nie docenił, jak wielka projektantka ma tu pokaz. Prawda? Vivian Westwood, dom mody Vivian Westwood, zwrócił się z prośbą o pomoc do mody polskiej, żeby dała swoich modeli, swoje modelki, żeby pomogła w choreografii. Ówczesny, dwa razy młodszy od Vivian Westwood, jej chłopak, przyjechał tutaj do Warszawy. I to wszystko nadzorował z Jerzem jakim robili cały ten pokaz. jak też to wspomina, że to był straszny szok, bo no wiemy, jaką skandalistką była Vivienne Westwood. On mówi, że ten pokaz był tak rozebrany, tak trochę wyuzdany, tak wulgarny jak na lata 90. w Polsce, że był szokujący po prostu, że w Polsce w ogóle inaczej rozumiano pokazy mody. On się kojarzył z dostojeństwem, ze stylem, klasą, a, a coś takiego, co pokazywała pierwsza budowniczka Wielkiej Brytanii, jemu się nie mieściło wtedy w głowie. Ale były takie pokazy w latach 90. w Polsce i takie nazwiska i, I pośredniczyła w tym moda Polska, która sama niestety nie przetrwała, i to było bardzo smutne, tam były no, trudne historie rzeczywiście, bo na początku ten znak, kiedy zaczęło się robić coraz gorzej, był zastawiony pod kredyt w PKO, później z kolei no, niby te modę polska mieli kupić Brytyjczycy, to się znowu nie udało. Później się okazało, że prawda, Włosi, którym ta moda Polska była winna pieniądze, bo ona trochę pod współpracowała z Benettonem, z różnymi markami, prawda, kiedy sprowadzała rzeczy włoskie do Polski, nie, nie zapłaciła mnóstwo pieniędzy, więc Włosi złożyli wniosek o bankructwo tej. Mody Polskiej, zaczęły się sprzedaż nieruchomości, no utrata sklepu na Marszałkowskie Ważnego i to tak powoli, powoli szło ku złemu, niestety. Choć w 1995 roku, o dziwo, Moda Polska raz wykazała jeszcze zysk, ale to było jeszcze jeden raz ostatni i później, niestety, było już tylko gorzej. Aż w końcu, prawda, zniknęły sklepy firmowe, zostało trochę patronackich. Mieliśmy też takich w Kiercach tak. I właściwie i szkoda, bo ja uważam, że dla mody polskiej tej z lat 90. do dzisiaj byłaby formuła. Mogłaby grupować młodych polskich projektantów we Włoszech. Modiolanie z dużo takich marek. Które grupują różne młode nazwiska. Sam u siebie w outlecie mam, mam taką markę, która jest taką marką parasolową, i na każdym metry jest już napisane konkretne nazwisko, konkretnego projektanta, projektanta. który zdobył to sukienkę. Mm -hmm. I Włosi lubią takie rzeczy, które są inne, oryginalne, w krótkich seriach szyte, prawda? I, i ja bym chociażby dla młodej polskiej taką widział formułę dzisiaj. Czyli I... zabrakło osoby, która by wyciągnęła. Niestety, niestety chyba tak. A skoro wspominasz lata 90. i modę polską, to ja pamiętam. Ty pewnie jesteś za młody, ale ja pamiętam wielki pokaz Jerzego Antkowiaka w Pałacyku Tomasza Zielińskiego. To był taki jeden z pierwszych chyba takich większych pokazów w Kielcach. Istotnie go nie pamiętam, ale słyszałem o nim tak. I, i ci, którzy byli na tym, Potężna kolekcja i... pokazana. Tak, tak, no, ja z Jerzy przyjemnością Antkowiak, też, Antkowiak to jest w ogóle świetny, świetny projektant tak. i, i to jest osoba legenda. To po prostu on ma tyle do opowiedzenia, on poznał tyle znanych osób na świecie. On umiał zrobić takie pokazy, bo on, on on był gościem wielu tych pokazów. On był właśnie gościem za to, że zrobił pokaz w University w Warszawie. To był na pokazie, zaproszony na pokaz Vivienne do Paryża. Poznał Piera Cardena, poznał Yves Saint Laurenta, poznał Teda Lapidusa, o którym zresztą Jadwiga Grabowska wie, że jaki on jest Ted Lapidus? To jest Łapiduch w ogóle i znała jego rodziców, wiedziała, że coś tam z Polski pochodzą, z jakiejś tam dzielnicy z Warszawy. I mówi, jaki on jest Ted Łapiduch. Ale zrobił karierę. Zrobił karierę i, i Jerzantkowska to było wielkie nazwisko światem. Twierdzę, że żaden z obecnych projektantów, po Polskich, nie zrobił tyle dla mody, nie ma takiego talentu, i nie, nie widział tyle i nie znał tylu światowych projektantów i nie ma tego światowego sznytu, jaki miał zawsze Jerzy rządkowiak. Szkoda mody polskiej. Szkoda, bardzo żałuję. Po prostu to jest, to jest jedna z tych rzeczy, których z lat 90. żałuję, że nie przetrwała. Serdecznie Ci dziękuję, Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Dziękuję bardzo.